Myślę, że to, co przewijało się w naszych wypowiedziach, to to, że firmy powinny zastanowić się i właściwie zaadresować oczekiwania klienta. Często wdrażając technologię, zapominamy o tym, po co i dlaczego to robimy. Czy jeżeli chodzi o handel online, czy jeżeli chodzi o handel offline, czy jeżeli chodzi chociażby o logistykę. W MediaMarkt bardzo dużo w ostatnim czasie zainwestowaliśmy w zmianę naszej infrastruktury informatycznej. Wdrożyliśmy nową platformę e-commerce, wdrożyliśmy aplikację. W tej chwili pracujemy nad szeroką skalą projektów dotyczących logistyki. Wszystko po to, żeby jak najlepiej adresować oczekiwania klientów, dostarczać im zaawansowanych usług i pracować nad jakością usług. Bardzo podoba mi się ta edycja. Jestem trzeci albo czwarty raz na kongresie organizowanym przez POKiK i za każdym razem jestem pod wrażeniem tego, jak dobierane są wątki, jak dobierane są panele i nad tym balansem pomiędzy wystąpieniami publicznymi, wystąpieniami, prezentacjami i informacjami, które pochodzą od panelistów. Myślę, że dobrze dobrane panele i ciekawi paneliści to jest coś, co w dużej mierze przekłada się na sukces tej konferencji.